Więc spokojnie, dokładnie od tego momentu będzie się nagrywał. Zdalnie. A to jeżeli mogę trochę prywaty wprowadzić, to pozdrawiam również Erwina. Kogo? Erwina. Mój znajomy z licealnych lat, można powiedzieć. Super. Zapomnę, że graliśmy razem w piłkę, choć no, graliśmy razem, tak. Cześć Maja. Dobrze, słuchajcie, myślę, że powoli możemy zaczynać. Bardzo fajna dyskusja, pewnie na temat pracy zdalnej będzie można jeszcze porozmawiać i można by porozmawiać bardzo długo. Myślę, że to jest w ogóle fajny pomysł na webinar na temat tego, w jaki sposób radzić sobie z pracą zdalną właśnie podczas pracy na infolinii, czy w ogóle, no bo tak naprawdę to nie są dla niektórych łatwe rzeczy, bo praca pracą, a jakby mózgowi fajnie pracować i zobaczyć. Słuchajcie, zacznijmy w takim razie ten webinar tak, jak powinniśmy go zacząć, więc na początek ja się przedstawię. Słuchajcie, ja mam na imię Łukasz i pracuję w firmie Tulium. Zajmuję się tutaj, inaczej, moje stanowisko to Customer Success, czyli jestem taką osobą, która ma zadbać odpowiednio o klientów, ale nie ze strony takiej działu obsługi klienta, tylko raczej tworzenia treści, tworzenia szkoleń, tworzenia webinarów, takich jak teraz, czyli wychodzenia troszkę do nich i to jest taka jakby jedna noga moja w Tulium, druga noga to jest marketing, ponieważ generalnie jestem jego częścią i tutaj wspieram ten dział marketingu też różnymi fajnymi pomysłami, mam nadzieję, że fajnymi. Mój szef tego słucha, także zobaczymy, co mi powie po wszystkim. I słuchajcie, dzisiejszy webinar będzie dotyczył obsługi klienta w e-commerce, ale tak naprawdę obsługa klienta w sklepie internetowym niekoniecznie musi się różnić bardzo od takiej obsługi klienta w jakiejś innej branży, bo są pewne zasady, których oczywiście musimy się trzymać. Moim gościem będzie dzisiaj, jest dzisiaj już Kamil, który jest e-commerce menadżerem w sklepie majowo.pl. Za chwilkę o nim trochę opowie, a równocześnie jest właścicielem firmy Cukrówki i o tych cukrówkach też opowie, bo to jest super słodki biznes. My tutaj testowaliśmy w tym roku na święta i gorąco polecam. Także Kamil, opowiedz parę słów o sobie i o tym, czym się zajmujesz i czym jest sklep Majowo i czym są cukrówki. Cześć wszystkim. Tak jak powiedział Łukasz, mam na imię Kamil. No, myślę, że od prawie 10 lat jestem pasjonatem e-commerce, więc też to jakby nie jest tylko mój wyuczony zawód, ale też poniekąd hobby. Rozpoczynałem swoją przygodę, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed oficjalnym wejściem w Onecie, na początku również na infolinii, gdzie byłem bardzo blisko klientów, którzy dopiero rozpoczynali sprzedaż w internecie lub już mieli rozwinięte sklepy internetowe. Było to w takim czasie, kiedy tak naprawdę ta świadomość o e-commerce nie była taka duża, jak na pewno teraz. Dodatkowo obecnie od prawie 4 lat jestem właśnie właścicielą słodkiej marki cukrówki.pl oraz submarki ciągutki.pl. Od ponad 2 lat jestem odpowiedzialny za projekt majowo.pl, tak jak powiedziałeś, w którym jestem e-commerce menadżerem, a może i więcej, bo ciężko jest to moją rolę do końca opisać. Jeżeli chodzi o przedstawienie naszych sklepów, które prowadzimy, bo ja tego oczywiście sam nie robię, tylko robią to ludzie, samemu to byłoby niemożliwe, to zacznę może od Majowo, ponieważ to jest młodsze dziecko. W Majowo tworzymy miejsce, które chcemy, żeby pozwalało na stworzenie wymarzonego domu oraz ogrodu dla każdego klienta, Polaka, ale również nie tylko. Jesteśmy importerem naszych produktów oraz e-commerce'em sprzedający produkty z kategorii ogród, grill, wypoczynek, dom oraz biuro, więc gdzieś w tych kategoriach czujemy się najlepiej. Natomiast też próbujemy gdzieś tam się rozpychać i szukać naszych nowych nisz. Natomiast jak najbliżej właśnie tych, które wymieniłem. Co jeszcze? Obecnie sprzedajemy nasze produkty na rynku polskim, niemieckim oraz za chwilę startujemy również z rynkiem czeskim, z własnym sklepem. Jeżeli chodzi o samo Majowo, no to sklep ma za sobą 2 pełne sezony, ponieważ tu trzeba nadmienić, że Majowo to jest tak naprawdę w większości sprzedaż sezonowa, czyli rozpoczynająca się, jak zawsze się śmieję, od momentu, kiedy przylatują bociany i troszkę słoneczko przygrzewa, czy to będzie marzec, sierpień, więc mamy sobą 2 pełne sezony i trzeci generalnie mam nadzieję, że będzie za chwilę. To tyle, jeżeli chodzi o Majowo, jeżeli chodzi o cukrówki, słodszy biznes, czyli sklep z tradycyjnymi krówkami wykonywanymi metodą handmade z możliwością personalizacji każdej etykiety. W dużym skrócie
Ty, Łukasz, już wiesz, jeżeli inni nie wiedzą, to tak może wytłumaczę. Możemy sobie zamówić cukierek krówkę z etykietą owijką, zwał jak zwał, z dowolnym projektem, ze swoim zdjęciem, z jakimś głupim tekstem, z tak naprawdę tym, czym sobie wymarzymy bądź wymyślimy. Sprzedajemy w 100% produkt polski, z małej, regionalnej manufaktury, która jest z mojej rodzinnej de facto miejscowości, więc też tak ten pomysł był trochę powiązany właśnie z rodzinną wioską. No a jeżeli chodzi o rynki, no to tak naprawdę koncentrujemy się w 98% na rynku polskim. Super. Dzięki wielkie za wstęp. Słuchajcie, jestem pod wrażeniem, bo jest nas już ponad setka osób tutaj w tym momencie. Także wow. Witam wszystkich, którzy dopiero teraz gdzieś tam jeszcze docierają. Bardzo fajnie, że jesteście. Myśmy mieli taką krótką rozmowę na temat pracy zdalnej i biura. Tam można ewentualnie dopowiedzieć jeszcze coś na czacie, jeżeli ktoś ma ochotę coś powiedzieć. A my jakby przechodzimy dalej. Ten webinar ma mieć formę troszkę wywiadu i troszkę tego, żeby Kamil nam opowiedział o tym z perspektywy właśnie osoby zarządzającej sklepami internetowymi i tego, jaką rolę tak naprawdę odgrywa właśnie obsługa klienta w takim sklepie internetowym. Bo ja wyszedłem z założenia już jakiś czas temu, że tak naprawdę sprzedaż nie kończy się tylko i wyłącznie na tym, że ktoś wyrzuci produkt do koszyka, zapłaci za niego i otrzyma go do domu, czy wyniesie go ze sklepu już opłacony, tylko tak naprawdę ona trwa cały czas, tylko że później nazywa się to po prostu obsługą klienta. Więc takie pierwsze pytanie do Kamila już a propos tego, na ile ważną rolę i jak bardzo ważnym elementem w waszych sklepach, czy w Majowo, czy w Cukrówce, jest właśnie ta obsługa klienta? Akurat jesteśmy obecni w takich dwóch branżach, gdzie rola obsługi klienta generalnie jest kluczowa. Wiadomo, że w pewnych kategoriach produktowych to kontaktu z klientem jest mniej, w drugiej więcej. My w tej drugiej kategorii akurat jesteśmy. Jeżeli chodzi o cukrówki, to my nie jesteśmy takim stricte podstawowym, standardowym, to może bardziej pasujące słowo, e-commerce, gdzie właśnie klient je wybiera, ewentualnie konsultuje swój zakup, zamawia, my wysyłamy towar i tak naprawdę ten temat zakupu jest zamknięty. Tylko jest to trochę bardziej skomplikowane, kontakt z klientem jest wydłużony, mianowicie po zakupie produktu, tak jak wam wspomniałem wcześniej, ten projekt musimy z klientem uzgodnić, musimy go przygotować dla klienta. Dlatego tych maili, tych korespondencji, tych telefonów z klientem jest o wiele, wiele więcej. Więc tutaj właśnie najważniejsze jest to, żeby ten proces przepływał sprawnie, no i co najważniejsze, jak najszybciej, bo jakby nikt nie lubi czekać, ludzie są coraz mniej cierpliwi, a bardziej niecierpliwi, więc musimy o to dbać. Jeżeli chodzi o Majowo, no to tu jest ta prostsza, można powiedzieć, wersja, czy krótsza obsługi klienta. Natomiast no, nasze produkty często są, no nie wiem, czy to słowo jest dobre, skomplikowane, ale czasami wymagają dopytania przez klienta, naszego konsultanta, doradcy o dany produkt, o daną rzecz w danym produkcie, o rozkładanie, o materiał, o wiele różnych dziwnych pytań. Więc tak naprawdę ja sobie nie wyobrażam, aby no, gdzieś tam deprecjonować obsługi klienta, czy z niej rezygnować, czy próbować jej ominąć, bo tak naprawdę w gąszczu tych wszystkich sklepów internetowych, które powstawały cały czas, ale teraz to wszystko przyspieszyło, to też jest pewien wyróżnik, który może nam dać przewagę konkurencyjną na rynku. Ta dobra obsługa, dzięki której klient nie tylko przyjedzie do nas raz, ale również, no miejmy nadzieję, do nas wróci. Okej. Okay. Generalnie zapowiadaliśmy ten webinar jako trochę case study, głównie Majowo i na tym pewnie będziemy się teraz skupiać. Dlatego jakbyśmy się troszkę cofnęli w czasie do momentu, kiedy Majowo może trochę zaczynało swój biznes w sieci. Jak wyglądała ta obsługa klienta na początku? Na co zaczęliście potem zwracać uwagę, tak naprawdę jak ona się rozwijała, aż powiedzmy do tego momentu. Oczywiście nie musimy znać całej totalnie historii, tylko raczej jak planowaliście i wdrażaliście pewne rzeczy po kolei i co z nich wyniknęło. Właśnie przygotowując się wczoraj troszkę do tego webinaru, tak sobie próbowałem przypomnieć, jak to wyglądało i de facto mam wiele wspomnień, natomiast najwięcej takich negatywnych, ponieważ no, myślę, że większość osób, które gdzieś tam rozpoczyna tą sprzedaż internetową, jest na takim etapie, że nie do końca, może, że nie wie, tylko nie ma łapanych pewnych kwestii. U nas akurat to wyglądało tak, że nas troszkę zaskoczyła sezonowość, że ta ilość zgłoszeń telefonów, powiedzmy, była na jednym poziomie, a kiedy zrobiła się, mówiąc wprost, pogoda, ten skok był no, niesamowicie duży. I tak naprawdę to nam zrobiło dużo problemów, z których potem się wygrzebywaliśmy tak naprawdę kilka miesięcy, no bo
nie wiem, czy nie było czasu, czy może troszkę chcieliśmy ten temat przesunąć. Natomiast jeżeli chodzi o samą organizację, która nie do końca była dobra, no to mówiąc wprost, mieliśmy kilka skrzynek pocztowych, mailowych, które były podpięte pod standardowych klientów pocztowych. Mieliśmy dwa telefony komórkowe, czyli dwa oddzielne urządzenia, dwa oddzielne numery. Mieliśmy platformę sklepową, mieliśmy system RP, mieliśmy dwa konta Allegro. Do tego dochodził jeszcze Instagram, Facebook, czat, który również był oddzielną aplikacją otwieraną w przeglądarce. Więc reasumując, różne narzędzia, dużo informacji, dużo ręcznej, organicznej pracy w obsłudze klienta, no i na pewno sporo chaosu. Jakby każde narzędzie, rozumiem, było obsługiwane osobno wtedy na początku. Tak, dokładnie tak. Właśnie to jest to był ten problem, że my chcieliśmy się dosyć szeroko otwierać, natomiast no właśnie problem był w tym, że to każde narzędzie żyło, można powiedzieć, swoim życiem. Okej. Powiedz mi taką rzecz w takim razie, jaki był plan na to, żeby zacząć nad tym panować? Akurat ja miałem troszkę ułatwione zadanie z tego względu, że przyznam szczerze, że ja pracuję na Tulium chyba od, żeby was nie skłamać, chyba 8-7 lat. Pracowałem w Onecie, troszkę bardziej pod kątem wychodzących rozmów. Wcześniej wdrażałem to w innym e-commerce, więc miałem już jakiś pogląd, co mogę zrobić. Natomiast naszym celem, jeżeli chodzi o wdrożenie właśnie takiego narzędzia Contact Center, to na pewno było jakby wdrożenie narzędzia, które nam pozwoli zintegrować kilka kanałów niezależnie od siebie działających. Tylko jeszcze wracając do twojego pytania, bo chyba to się zakręciłem troszeczkę. Ty miałeś na myśli bardziej temat, który nam pozwolił wdrożyć, czy jaką mieliśmy potrzebę? Była potrzeba? Jakie były te największe wyzwania? Już nawet nie nazywajmy ich problemami, tylko te wyzwania, które sprawiły, że w końcu ktoś stwierdził, okej, potrzebujemy sobie to wszystko poukładać. No jakby jak zaczął się ten proces? To jest jakby jedno. Ja tylko jeszcze na sekundę osobnie przerwę. Zachęcam was wszystkich uczestników do zadawania pytań w razie czego. Postaramy się na nie odpowiadać w miarę na żywo i na bieżąco. A przy okazji dajcie też znać, kto z was pracuje w obsłudze klienta w e-commerce, bądź prowadzi swój własny sklep internetowy albo nim zarządza. To też da nam pewien taki pogląd. Także piszcie spokojnie w komentarzach. Okej. I co zamierzaliście osiągnąć tak naprawdę poprzez wprowadzenie i jakby ujednolicenie tych procesów do obsługi klienta? Jaki był wasz zamysł? Jest tak, wyszliśmy ogólnie od problemów, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, kilka kanałów, które działały niezależnie od siebie, różne miejsca odpowiedzi na wiadomości, o których w sumie też wspomniałeś, czyli było wiele aplikacji, wiele stron, które musieliśmy obsługiwać, mówiąc jeszcze prościej, przeskakiwać między nimi. Mieliśmy na pewno problem z brakiem nagrywania rozmów, problematycznym przekazywaniem informacji pomiędzy naszymi doradcami. Tutaj taką mogę sytuację przytoczyć, że po prostu osoba, która rozmawia w dniu dzisiejszym, klient ponowi kontakt za 3 dni, odbierze to inna osoba i tu był problem, że druga osoba już nie wiedziała kompletnie, o czym dany temat był grany w danej rozmowie. I to w naszej branży było naprawdę bardzo, ale to bardzo problematyczne i powodowało lawinę straconego naprawdę czasu. No i wprost no, czasochłonna obsługa klienta. To jak wspomniałem, przeskakiwanie między narzędziami, między aplikacjami jest to problematyczne. Więc jeżeli chodzi o kwestię tego, co chcieliśmy osiągnąć, to właśnie centralizowanie wszystkich kanałów w jednym miejscu na pewno, integrację narzędzia, w tym przypadku Tulium, z naszym sklepem, tak aby te informacje na temat zamówień wpływały do Tulium. Stworzenie drzewka IVR, które też pomoże troszkę nakierować klientów na temat rozmów, czyli temat, który dotyczy reklamacji, ma iść do reklamacji, temat, który idzie do zapytań odnośnie produktu bądź zamówienia do innego kanału. Poprawienie na pewno obsługi, szybkości obsługi zgłoszeń. Rozwiązywanie spraw w pierwszym kontakcie klienta, na czym cały czas pracujemy, żeby nie wydłużać tego całego procesu, żeby nie wracać do klienta po raz kolejny z odpowiedzią, dopytywać, rozłączać się, tylko pierwszy kontakt staramy się temat rozwiązywać jak najszybciej, zamykać temat i można powiedzieć, że obsługiwać kolejne kanały. Co było jeszcze ważne, tak wspomniałem odnośnie tych różnych miejsc, pełna historia w karcie klienta
Tulium. To jest jakby dla mnie kluczowa rzecz, mianowicie osoba, która pracuje na Tulium, w jednym panelu, w jednej karcie klienta tak naprawdę ma całą historię kontaktu z klientem. Mail, czyli zgłoszenia, czat, nagrywane rozmowy, do tego teraz Facebook, czy też co podpinałem pod czata, czyli to jest tak naprawdę dla każdego mega wygodne i wie, kiedy i o co pytał dany klient. Jasne. Nagrywanie rozmów było istotne pod kątem właśnie też rozstrzygiwania często pewnych reklamacji, których też się nie mieliśmy. Też taka w sumie dosyć prosta rzecz, ale tak wspomniałem o tych dwóch telefonach komórkowych, to przejście na słuchawki dla konsultantów, dla doradców, no na pewno uwolniło im ręce, bo tutaj nie trzeba gdzieś tam przy uchu trzymać tego telefonu, tylko swobodnie gdzieś tam sobie pisać, podpisywać. No i tak naprawdę chyba z dwóch takich funkcjonalności, które nam się przydają w tym takim sezonie wysokim, czyli callbacki, gdzie klient może zostawić swój numer oraz w momencie, kiedy klient wisi na infolinii, może wcisnąć sobie dany numer, zostawić u nas zgłoszenie i my odzwaniamy, kiedy się zwolni dany wolny kontakt. No. Dobra, w zasadzie odpowiedziałeś mi już na kolejne pytanie, w zasadzie na ostatnie z tej serii, czyli jak teraz wygląda obsługa klienta, ale to jest super. To możemy, jeżeli jesteś w stanie odpowiedzieć Alinie na pytanie, jak sobie z tym radzisz, jeśli sprzedajecie na Allegro i te maile poprzez szyfrowane adresy nie zawsze się spinają. Czy macie taki problem, czy wiecie... Z tego co wiem, to takich problemów, jeżeli chodzi o spinanie, czy jakby... Spływanie tych maili allegrowych oraz wpisywanie, to nie ma raczej problemu w tym, że klient nie otrzymuje wiadomości, bo nie otrzymujemy. Akurat tutaj chyba sobie Tulium dobrze poradziło, tak mi się przynajmniej wydaje, bo takiego zgłoszenia nie miałem od doradców. Mhm. Tak naprawdę. Jasne. Mamy integrację z Allegro w razie czego, więc zachęcam do kontaktu z naszym działem obsługi i tam oni wam chętnie pomogą, jak to wygląda. Nie mamy dzisiaj niestety do pomocy introtechnicznego, ponieważ dział obsługi klienta jest w większości na szkoleniu dzisiaj, ale jak najbardziej na wszystkie maile i telefony, jeżeli je wykonacie, będą odpowiadać. I teraz jeszcze mamy jedno pytanie a propos tego, bo wczoraj rozmawialiśmy o tym z Kamilem Majowo, a jak radzicie sobie ze skrzynką na Instagramie? No to odpowiem wprost, nie radzimy sobie, ale to jest, jak już Łukasz w sumie mi tłumaczył, jest to po prostu problem technologiczny facebookowy, bo pewnie API nie udostępnia takich możliwości. Na ten moment niestety jest to ręczna praca osoby, która no, gdzieś tam jest na bieżąco z tą skrzynką instagramową. Natomiast tak naprawdę w naszym przypadku tych takich zapytań stricte zakupowych, produktowych nie ma tak dużo. W większości to są zapytania takie o współpracy influencerskie. Też mogę was z chęcią zaprosić na Instagrama Cukrówki oraz Majowo. Instagram jest tak naprawdę naszym oczkiem w głowie dla całej firmy. Jeżeli chodzi o Cukrówki, to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że mamy chyba najpiękniejszego, najlepszego podróżnym kątem Instagrama. W Majowo myślę też w topie branży na pewno jesteśmy i będziemy. Okej, okay, super. No, teraz wspomniał Kamil, z Instagramem niestety będzie problem, teraz jak z WhatsAppem, po prostu nie ma na ten moment takich narzędzi, które byłyby w stanie spiąć to z jakimś zewnętrznym systemem. Można zapewne zarządzać tym jakimś programem facebookowym, natomiast tak, żeby spiąć sobie wszystkie te kanały, to no to jeszcze jest proszę. Jest pytanie właśnie od Aliny odnośnie tego Allegro, bo widzę, że nie odpuszcza. To w Allegro, w koncie Allegro możesz sobie przypisać maile, z których tak naprawdę odpowiadasz do klientów, tak? No i z tych samych maili, ustawiając sobie kolejkę w Tulium, odpowiadasz do klienta, więc tak naprawdę tu się nic nie różni, więc to, czy odpisujesz z Outlooka, czy z Tulium, to ten mail wychodzi z takiej samej skrzynki, którą Allegro dopuszcza. Dokładnie. Dzięki czemu te maile płynnie sobie przepływają w dwie strony, klient, sklep, sklep, klient. Wszystko się zgadza. Tak, tutaj jeszcze w sumie jak wspomniałeś o tej obsłudze klienta, bo to jest taki temat rzeka, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda, bo to w sumie fajna kwestia. No, też jakby kluczowym narzędziu kwestią jest jakby te pełne integracje. My obecnie mamy, poprzednio mieliśmy spięte Tulium z PrestaShop, gdzie byliśmy, z tego co pamiętam, pierwszym sklepem, dla którego zrobiliście integrację. Chyba, że mnie okłamaliście, tego nie wiem. Na pewno jest. Tak. Natomiast teraz integrujemy się bezpośrednio z Baselinkerem, Facebookiem, z skrzynkami pocztowymi, infolinią tak naprawdę, więc też robimy tą pełną integrację.
Okej, super. Dobrze, w takim razie przejdziemy do troszkę bardziej miękkich rzeczy, bo tutaj skupialiśmy się na rzeczach takich trochę bardziej technicznych, tego jak podchodziliście generalnie do wdrażania Tulium i do tego jak teraz z niego korzystacie i co się jakby zmieniło. My pokażemy też na koniec jeszcze takie slajdy, jak wyglądało to na przestrzeni naszej współpracy z majowo.pl i jak zmieniały się pewne statystyki, ale to pod koniec. Więc przejdziemy do kolejnego tematu, czyli jak zaprojektować całą komunikację marki z klientem właśnie w e-commerce. Tutaj jest z nami jeszcze jedna osoba, to jest Klaudia, która jest naszym takim wsparciem, troszkę backupem, która będzie nam pomagała we włączaniu odpowiednich slajdów. Ona teraz coś do was pisze. Więc właśnie, jak zaprojektować komunikację marki z klientem w e-commerce? Na co zwracać uwagę właśnie stricte w e-commerce i na co wy zwracacie uwagę przede wszystkim, jak ona ma wyglądać? To jest bardzo dobre pytanie. Pytanie pierwsze, co to znaczy zaprojektować komunikację? Czy tutaj mamy na myśli wymyślenie sobie jakiegoś pięknego maila, którego będziemy wysyłali do klientów? Czy myślimy bardziej całościowo jako o sklepie internetowym? Ja zawsze staram się robić tak, że myśląc o komunikacji, mam na myśli każdy punkt styku z klientem. Czyli nie wychodzę z założenia, że komunikacja to jest infolinia i mail, tylko wszystkie komunikaty, które wychodzą, na przykład statusy ze sklepu, działania reklamacyjne, plus oczywiście korespondencja czy pytań na wiadomości od klienta. I tak naprawdę mam tutaj dwa przykłady, też w sumie z dwóch branż, cukrówki i majowo, gdzie dla cukrówki byliśmy w stanie sobie w jakiś sposób zaprojektować wyróżniającą się komunikację, która na tle konkurencji, no, myślę, że jest 100% wyróżniająca się. O, tutaj dziękuję za slajd. I mamy zaprojektowany całą ścieżkę klienta. Też jeżeli będziecie mieli ochotę, to zapraszam was do złożenia testowego zamówienia bądź jakiegoś zakupu w naszym sklepie. Od samego początku komunikujemy się takim językiem dosyć słodkim, gdzie nasz doradca nie jest tylko doradcą, ale jest pasterzem. Jest to konkretnie pasterka Asia. Proszę wyłączyć. Nie mamy w cukrówkach grafików, mamy designerów, więc tak naprawdę staramy się na każdym etapie tego kontaktu pokazywać wyróżniki naszej słodkiej firmy. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o opinię naszych klientów, no to 95%, ale to są moje własne jakby statystyki, są pozytywne, że często ludzie mówią, wow, jaka super komunikacja. Czasami się pojawiają jakieś screeny w social mediach, ale też jest taka część osób, których de facto nie rozumiem, którym to przeszkadza, tak? Więc tu też trzeba się zbilansować. Natomiast w przypadku majowo, no jest to jakby sklep z produktami, które no tak naprawdę nazwijmy są standardowe, więc mieliśmy gdzieś tam w naszej strategii marki zaprojektowaną komunikację, która miała być wyróżniająca, czyli poprzez takie wyróżniki podobne do cukrówki. Natomiast doszliśmy do wniosku, że mogłoby to być troszkę strzałem w kolano, bo jakby lukrowanie na siłę, szukanie takich wyróżników nie do końca zawsze dobrze się kończy. I tutaj idziemy w kierunku obsługi klienta na najwyższym poziomie, jak najszybszej obsługi klienta i co najważniejsze wysokiej kultury osobistej każdego z naszych doradców. Ja myślę, że też bardzo ważne jest w ogóle, trochę Kamil do tego nawiązał, ale warto się zastanowić na samym początku, kto jest w ogóle naszym klientem, tak? Jaki biznes my prowadzimy i do kogo będziemy się zwracać, bo zupełnie inaczej będzie, kiedy będziemy sprzedawać krówki albo będziemy sprzedawać deski snowboardowe czy narty, gdzie ta komunikacja może być dużo luźniejsza, a co innego jest, kiedy będziemy sprzedawać jakieś dobra luksusowe, tak, w naszym sklepie internetowym. Więc ja myślę, że zawsze na początek trzeba zacząć od tego, kim jest ta persona, do której my będziemy kierować naszą komunikację. Bo za chwilę, jeżeli my ją zrobimy zbyt luźną, nie do tej grupy docelowej, na której nam zależy, no to ktoś będzie obrażony i powie, o nie, ja nie mam ochoty jakby korzystać z czegoś takiego. Jeżeli ją zrobimy być może zbyt poważną, no to znowu nie trafimy do młodszej grupy docelowej, na której na przykład nam zależy. Zawsze i w każdej grupie docelowej trafią się też osoby, którym się może nie podobać nasza komunikacja. I myślę, że przykładem takim jest Play na przykład. Ja ostatnio dzwoniłem na infolinię Playa
I dziewczyna do mnie od razu jechała na ty, jakby zupełnie na luzie, wszystko fajnie. Dla mnie żaden problem, nawet się miło poczułem, proponowała mi różne fajne rozwiązania abonamentowe. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli trafi na jakiegoś starszego pana prawnika i zacznie z nim w taki sposób rozmawiać, no to jest dość ryzykowne. Tym bardziej, że odbiorcami, na przykład Playa, jednak jest mnóstwo Polaków, każdy jest w targecie. Jeżeli bierzemy pod uwagę cukrówkę, no to raczej to są działy marketingu, to są ludzie przeważnie młodzi, przeważnie wyluzowani, raczej nauczeni tego, w jaki sposób z nimi się komunikujemy. I wtedy ta komunikacja wychodzi naprawdę fajnie. Tak jak tutaj Julia na przykład napisała, takie maile są świetnie, uwielbiam coś takiego. Ja też absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby ktoś bardzo oficjalnie do mnie pisał, kiedy ja kupuję właśnie krówki albo jakieś fajne meble do ogrodu, albo jakiś sprzęt sportowy, czy cokolwiek innego. Ja tak, Chcę dodać, że no, bo tak mi się przynajmniej wydaje, że gdzieś tam się utarło, że dobra komunikacja, czy jakaś wyróżniająca się komunikacja, to właśnie muszą być takie kwiatki. Ja myślę, że to nie do końca o to w tym chodzi. To po prostu musi być dobrze wyważone i musi być zrobione ze smakiem, tak? Jeżeli klient otrzyma to, co oczekuje, to znaczy, że mamy dobrą strategię, jeżeli chodzi o komunikację. I Jasne. Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze, Kamil, taką rzecz. W jaki sposób wy pod takim kątem właśnie klienta przygotowujecie się do sezonu? Czy są jakieś rzeczy, których standardowo, jakby wasza sprzedaż jest bardzo sezonowa, mówię o majowo w tym momencie, bardzo sezonowa to może zbyt dużo powiedziane, ale jest sezonowa rzeczywiście, nie trwa cały rok, nie jest rozłożona równomiernie, więc czy są jakieś działania, które podejmujecie zaraz przed sezonem, jak się do tego przygotowujecie? Tak jak wspomniałeś, nasza branża jest mocno sezonowa, chociaż staramy się iść w kierunku wypłaszczania tej sprzedaży, ale myślę, że to nigdy nie nastąpi. Myślę, że tak też się cofając wstecz do poprzedniego roku, czyli 2020, to no, tego sezonu, który jest bardzo dynamiczny, no, za bardzo tego czasu na wdrażanie nowych rzeczy, które mogłyby coś poprawić, no nie zawsze jest możliwe, tak? Ze względu na dużą ilość zapytań, brak możliwości testów i tak dalej. Więc to, co jest jakby wiadomo, ASAP bardzo pilne, świeci na czerwono, to naprawiamy. Natomiast to, co może poczekać, to my sobie zapisujemy takie błędne procesy, sytuacje, które nas rażą, bądź się powtarzają i odkładamy na moment, kiedy będziemy już mieli czas do tego powrócić. Na pewno też jakby to, co robiliśmy teraz od jesieni, to był audyt całego biura obsługi klienta, zajrzenie na pewno do raportów, które są dostępne. No, tutaj też na pewno nie ma jakby co zaglądać tylko raz na rok, ale no, przynajmniej ten raz na miesiąc myślę, że jest konieczny, ponieważ wtedy jakby jesteśmy w stanie poznać możliwości narzędzia oraz statystyk, które mamy w nim dostępne. Do tego możemy też jakby, jeżeli nie mamy takiej wiedzy, na jakich statystykach pracować, no to też tych informacji w saporcie, na blogu, ogólnie w internecie jest bardzo dużo i możemy sobie też jakieś założyć miarodajne statystyki, do których będziemy gdzieś tam przekładali nasze dane, tak? To nam też da odpowiedź, czy idziemy w dobrym kierunku, czy idziemy w złym kierunku. Natomiast mamy się do czego porównać, więc im szybciej to wdrożymy, no to myślę, że to będzie dobre. Dodatkowo też od jakiegoś czasu pracuję nad tym z naszym zespołem, żeby zaangażować jakby w ich rozwój. Mianowicie ja nie chcę być osobą, która powiedzmy tak brzydko dyktuje i mówi, co musi zrobić, żeby było dobrze. Ja chcę, żeby osoba, która pracuje na tej infolinii z klientem, to tak naprawdę ona się dużo lepiej na tym zna niż ja, tak? Bo ona jest na pierwszym froncie. Dlatego też staramy się rozwijać te osoby poprzez właśnie dostępne artykuły na blogach, poprzez webinary, które wy organizujecie, czy jakieś inne firmy. Czyli chcemy wywołać taki trochę głód wiedzy w tych osobach, tak? Takie samodoskonalenie się, dzięki czemu później te osoby, które przejdą przez taką ścieżkę, mogą się również z nami dzielić tą całą wiedzą i przy okazji udoskonalać swoją pracę, która de facto później staje się dla nich dużo łatwiejsza. Przeprowadzenie audytu w sumie to jest też taka kwestia chyba, która jest konieczna przed danym sezonem. Sprawa oczywista, rozmawiać z osobami, które pracują w dziale obsługi klienta, nie wychodzić z założenia, że ja wiem wszystko najlepiej, bo tak raczej nie jest, my bardziej jesteśmy do pomocy, a takie osoby na pewno mają większą wiedzę od nas, co powiedziałem sobie wcześniej. Super. No i co, no i myślę, że testować, jeszcze raz testować rozwiązania, które wdrażamy.
I czytać wskaźniki, oczywiście, i to, co się dzieje. A do tej pyta, jak kontrolujecie jakość obsługi, ale ten punkt mamy jeszcze dzisiaj w agendzie naszej, więc na niego odpowiemy troszkę później i zobaczymy. Magda też ma pytanie, tam myślę, że Klaudia za chwilkę je odpisze. Dobrze, no więc przejdźmy teraz do tego, co jest bardzo istotne. Ja Klaudię poproszę o wrzucenie teraz slajdu z kanałami komunikacji. Jakiś czas temu w Tulium przeprowadziliśmy raport, taki dość obszerny, w którym część z Was być może też brała udział. Tam wypisaliśmy naprawdę i pytaliśmy o różne rzeczy na temat obsługi klienta, na temat tego, jak to wygląda z perspektywy administratora, jak to wygląda z perspektywy właściciela firmy, jak to wygląda również z perspektywy zwykłego użytkownika, czyli osoby, która ma bezpośredni kontakt właśnie z klientami. Wyszedł nam z tego bardzo fajny raport, za chwilkę też wrzucimy do niego link, więc będziecie mogli się z nim zapoznać całościowo, bo rzeczywiście daje bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak to wygląda. I teraz tak, ja mam pytanie do Kamila, z jakich wy w Majowo korzystacie kanałów obsługi klienta, a przy okazji was poproszę na czacie o takie wypowiedzenie się też, jakie wy kanały obsługujecie w celu obsługi swoich klientów tak naprawdę, więc zapraszam. Bądź chcielibyście. Kamilu. Jeżeli chodzi o kanały, to tak naprawdę z tego, co dobrze kojarzę, korzystamy praktycznie ze wszystkich, tutaj zaczynając od infolinii, maili, czyli zgłoszeń. Do tego mamy również czat, który jest spięty na stronie, mamy callbacka, o którym wspomniałem wcześniej, mamy stworzonego bota, mamy integrację z Facebookiem, no i nie wiem, czy do tego możemy dołączyć, również te integracje zależą. To są nasze jakby główne te kanały, z których korzystamy, więc tam, gdzie jest nasz klient, tam, w których kanałach jesteśmy, no to z nich musimy generalnie korzystać, o nie dbać, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że prowadząc działania w social media, dodajmy tu przykład Facebooka, opisujemy tylko, nie wiem, raz dziennie o godzinie 15. No oczywiście, na początkowej fazie prowadzenia biznesu myślę, że no to jest jakby dopuszczalne, no ale już przy pewnym rozwoju klient tak długo nie będzie czekał. Okej, okay. A powiedz mi, w jakich godzinach w ogóle obsługujecie klientów? To są jakieś sztywne godziny, czy macie bardziej rozszerzone? Wiesz co, nie, my standardowo pracujemy od godziny 8 do 16, jeżeli chodzi o infolinię, bodajże chyba 8.05, tak żeby też się jakby tutaj doradca mógł spokojnie uruchomić samego rana, a już na wejściu musi okay. Biec językiem na buzi do swojego stanowiska. Okej, okay. W zasadzie korzystacie chyba ze wszystkich rzeczywiście kanałów komunikacji, przynajmniej z tych najważniejszych, które są. Ja też wychodzę z założenia, że no, kanały komunikacji nie są dla mnie jako dla osoby, która obsługuje klientów, tylko są dla klientów po to, żeby oni w łatwy sposób mogli się z nami skomunikować, dlatego że dla jednego czat będzie wygodniejszy, dla innego będzie wygodniejszy telefon, czy mail, czy cokolwiek innego, więc jakby im więcej damy możliwości naszym klientom do tego, żeby oni się z nami skontaktowali, łatwiej, żeby się z nami skontaktowali, no tym większe prawdopodobieństwo, że szybciej załatwimy jego sprawę. Okej, okay. Żyjemy w czasach, w których no, staramy się automatyzować w zasadzie wszystko. To no, nie inaczej jest jakby z obsługą klienta, więc pytanie, na ile wy u siebie w firmie automatyzujecie pewne procesy związane właśnie z obsługą klienta? Ogólnie jestem dużym fanem automatyzacji wszystkiego, co można zautomatyzować, czy w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym, tym bardziej obsługę klienta, no bo ponieważ to jest duża oszczędność tak naprawdę naszego czasu, który możemy poświęcić na wiele innych przyjemnych rzeczy. Jeżeli chodzi o takie automatyzacje, no to na pewno jakby tą integrację z platformami, które wymieniłem wcześniej, szablony odpowiedzi do zgłoszeń oraz czatu, które mamy posegregowane w różnych katalogach tematycznych, zamówienia w karcie klienta, czy też to jest pewien automatyzm, chatbot, który przejmuje również podstawowych, kolejkowanie połączeń, przypisywanie maili do konkretnego doradcy, co też jest jakby dużym udogodnieniem przy rozbudowanych działach czy różnych działach w sklepie. No i na pewno też na koniec dodałbym tutaj badanie satysfakcji klienta, które również jest zautomatyzowane i wysyłane automatycznie po zamknięciu zgłoszenia klienta.
Ekstra. Tutaj są pytania, jak zwiększyć zainteresowanie klientów kontaktem przez czat? No w zasadzie pytanie, czy w ogóle zależy nam na tym, żeby zwiększać to zainteresowanie, czy po prostu dajemy klientowi wybór. Ja za chwilkę, w zasadzie troszkę później, pokażę, jak wygląda to, jak to jest rozwiązane na majowo i w jaki sposób klient, wchodząc na stronę internetową, może sobie wybrać pewne kwestie i tego, w jaki sposób akurat będzie chciał się z nami skontaktować. No właśnie, czemu... Ale to jest dobre zwiększyć zainteresowanie klienta czatem. To jest bardzo dobre pytanie. No jakby dlaczego? Tak? Jeżeli korzystamy tylko z czata i zależy nam na tym, żeby rzeczywiście klient korzystał z tego i chcemy go odciągnąć od innych kanałów komunikacji, no można tak zrobić, tak? Można jakby bardziej uwydatnić na stronie ten czat, tak? I pokazywać go częściej i trochę więcej. Natomiast właśnie pytanie, dlaczego to robić? Jeżeli nie ma zasobów do tego, żeby obsługiwać różne kanały, to myślę, że jakby nie chcę za bardzo reklamować też naszego narzędzia, ale trochę tutaj jestem, to po to są narzędzia typu Tulium, ale to nie tylko Tulium, bo takich narzędzi jest kilka do zaoferowania, które łączą w sobie wszystkie te kanały komunikacji, gdzie nie trzeba wychodzić gdzieś tam poza dany system, tylko obsługiwać klientów właśnie z jednego systemu typu Tulium na przykład. Także myślę, że integracja tych wszystkich kanałów komunikacji to jest świetne rozwiązanie. Zatrudnić nowych konsultantów to jest oczywiście najprostsza rzecz z jednej strony, z drugiej strony no różnie bywa z tym zatrudnianiem. Taka zatrudnienia i z dostępnością ludzi jeszcze do zatrudnienia. Okej. Okay. Dobrze, mamy tą automatyzację i jakby zwróciliśmy uwagę troszkę na chatbota. To jest bardzo fajna rzecz, bo jednak idziemy troszkę z duchem czasu, te chatboty pojawiają się już coraz częściej. Wykorzystacie również z chatbota stworzonego właśnie u nas, między innymi, czyli chatbot, chat, Facebook, Messenger, generalnie na razie wrzucimy to do jednego wora. Czy to jest w ogóle dobre rozwiązanie dla e-commerce? No ja myślę, że odpowiedź jest oczywista, ale jak u was to wygląda na ten moment? Czy to jest tak, że odkąd wprowadziliście to zainteresowanie właśnie tą formą komunikacji, tym modułem jest większe i jest duże rzeczywiście i cieszy się powodzeniem? Wiesz co, no nie wiem, czy to można rozpatrywać, że cieszy się większym powodzeniem, bo to jest po prostu, no to ma jakiś sen, tak? Jeżeli chodzi o kwestie samych botów, myślę, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie czy droga, żeby obsłużyć w piku bardzo dużą ilość zgłoszeń. Natomiast jeżeli chatboty, to tylko dobrze skonstruowane, czyli proste i pozwalające w łatwy sposób na ewentualny kontakt z prawdziwym konsultantem, bo też swojego czasu, już tam nie będę przywoływał firm, no firmy próbowały przekombinować i ukryć możliwość, czy schować możliwość kontaktu z żywym człowiekiem. Tak, to pewnie miało różne przyczyny biznesowe, natomiast tak naprawdę, jeżeli chodzi o bota, należy dać te pytania, które są powtarzające i jesteśmy w stanie je po prostu wyczerpać poprzez właśnie taką treść pisaną. Tak? To na pewno raz, że klientom pomoże szybciej taką informację uzyskać, no a dwa, nam też dużo tych zgłoszeń, że tak powiem, będzie z głowy zdjęte i zwiększymy tą przepustowość naszego bota. Okej, super. Dajcie znać, mam prośbę do widzów naszych, ilu z was korzysta z chatbota u siebie, niekoniecznie w sklepie internetowym, ale w firmie, w której pracujecie. Ewentualnie, jeżeli planujecie wdrożenie tego chatbota, to też dajcie nam znać na czacie. Ja w tym momencie pokażę, jak to wygląda w majowo. Udostępnię tylko ekran, sprawdzę, czy wszystko mi działa. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać tak, jak należy. U nas chatbot się nie sprawdził, pisze Hubert. Okej, okay, to się czasami zdarza. No nie ma co na siłę na pewno wdrażać chatbota, bo tak mówi rynek. Warto sobie to wdrożyć testowo, często też za darmo i sprawdzić, rzeczywiście da nam to jakiś pozytywny rezultat. Okej, okay, dajcie znać, czy widzicie, proszę, to, co się wyświetla. Super. To jest bardzo prosta rzecz tak naprawdę. W Tulium jest cały moduł jakby chatbota, który, no, na który oczywiście trzeba poświęcić trochę czasu, bo tak jak Kamil wspomniał, stworzenie chatbota
może być proste pod względem samym technicznym, ale to już jak będziemy układać pytania, jak będziemy układać wszystkie scenariusze, no to jest zupełnie inna kwestia. I warto zwracać uwagę, od czego wy zaczęliście jakby tworzenie chatbota, jakbyś mógł powiedzieć, Kamil? Na co zwróciliście uwagę, tworząc chatbota? Znaczy, no, ogólnie trzeba wyjść od pewnego problemu. Jaki jest problem? No, masa powtarzających się pytań, gdzie jest tak naprawdę jedna bądź dwie proste odpowiedzi. I jak wspominałem wcześniej, ten audyt, nawet sprawdzenie, jakie są najpopularniejsze zapytania, no, pozwoli nam wyselekcjonować te pytania, które w sumie teraz widzicie. I zamiast jakby za każdym razem odpowiadać, wrzuciliśmy do chatbota, ułożyliśmy je, przetestowaliśmy. No i doszliśmy do momentu, kiedy na tym etapie jest to wystarczające. I tych pytań, które właśnie tutaj widzicie, no pojawia się na pewno dużo, dużo mniej, bądź po prostu minimalna ilość. Tak jest. To mogą być bardzo rozbudowane pytania. Ten chatbot może być rzeczywiście, on nie ma ograniczeń praktycznie, jeżeli chodzi o ilość oczywiście. Nas ogranicza nasza wyobraźnia, no i ewentualnie wiedza na temat tego, co należy wprowadzić. Ale on może mieć funkcję, on może być bardzo prosty w funkcjonowaniu, ale zaspokajać potrzeby i pytania wielu osób, które się do nas na co dzień zgłaszają. Jak chociażby formularz reklamacyjny, jeżeli prowadzimy sklep internetowy, zwłaszcza jeżeli ta sprzedaż jest bardzo duża, no to bardzo często zdarza się, że ktoś o coś takiego pyta. Taki bot w takich przypadkach jak najbardziej jest potrzebny i jest w stanie na spokojnie zastąpić osobę, jakby żywą, która byłaby po drugiej stronie. Natomiast tak jak wspomniał Kamil, zawsze musimy mieć możliwość do tego, żeby jednak porozmawiać z tym żywym konsultantem, bo być może mamy jeszcze jakiś inny problem. Nie będę się wgłębiał w tego bota, chciałem pokazać mniej więcej, jak to może wyglądać. Więc ja już zakończę udostępnianie i jesteśmy. Ja sobie tylko zobaczę, jak to wygląda. Czy dużo osób korzysta z chatbota, ale chyba nie. Tak naprawdę jak dużo osób korzysta z chatbota, to nam powie sezon, bo tak jak powiedziałem, my startujemy dopiero kiedy się, czyli tak naprawdę startujemy z tą dużą ilością zapytań i tak naprawdę to będzie dla nas prawdziwy test, tak? Czy ta praca wykonana na jesieni i te obecnie, no, przełoży się pozytywnie. Więc będziemy mogli rzeczywiście na dużej skali porównać sobie nawet do poprzedniego roku, ile tych pytań procentowo jest obsługiwane przez chatbot. Jasne, jasne, super. Ja generalnie polecam, to jest rzeczywiście bardzo fajna sprawa. Samemu zdarza mi się korzystać z chatbota, jeżeli mam jakieś proste pytanie. Ja raczej jestem osobą piszącą niż dzwoniącą, więc jeżeli jakby macie takich klientów dużo, chociaż tak naprawdę ludzie dopiero się przyzwyczają do tego, nie jesteście w stanie sprawdzić, bo nie zapytacie ludzi, czy chcieliby korzystać z czata, z chatbota, czy z czegoś innego, dopóki nie przetestujecie, nie wprowadzicie tego u siebie w firmie i nie zobaczycie, jak to po prostu działa. Także ja gorąco zachęcam cały czas. Tu na pewno też polecam, żeby była dedykowana do chatbota jedna osoba, najlepiej to była, żeby to była osoba, która również pracuje na Kamila nam trochę zrywa. Być może będzie musiał się... A czy mnie słychać? Pytanie. Czy nie słychać ani mnie, ani Kamila? Mnie tak. Dobrze. No to w takim razie poczekamy chwilkę, aż Kamil się przeloguje, bo z tego, co nam mówił, to macie jakieś problemy z internetem u siebie w biurze, więc pewnie za chwilę wróci. Kamila nie słychać. Kamila już nie ma z nami, ale za chwilę na pewno będzie z powrotem, także nic się nie przejmujcie. Dobrze, słuchajcie, z tym chatbotem w takim razie, jakbyście jeszcze mogli powiedzieć, kto z was planuje wdrożenie chatbota albo chciałby, żeby chatbot był wdrożony u niego w firmie? Już wrócił do nas Kamil, a wy możecie spokojnie odpowiadać na pytania, a gdybyście mieli jakieś kwestie techniczne, jakieś pytania, no to oczywiście my cały czas jesteśmy też do waszej dyspozycji i zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Magda, my będziemy wdrażać, super, przez Tulium czy przez jakiś inny system? Pytanie do Magdy. Przez studium. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę w takim razie z tego powodu. Okej, słuchajcie, przejdźmy dalej w takim razie, bo się rozgadaliśmy mocno, mamy jeszcze kilka kwestii do przegadania, a chcielibyśmy wam przekazać jak najwięcej
tej wiedzy. Było wcześniej pytanie o to, jakie wskaźniki mierzycie i na jakiej podstawie uważacie, że praca jest wykonywana dobrze albo źle. Myśmy przygotowali kilka wskaźników od was, ale jakbyś mógł powiedzieć, na co ty przede wszystkim zwracasz uwagę i co dla ciebie jest miarą sukcesu, jeżeli chodzi o obsługę klienta. Sukcesem jest zadowolony klient, który na ostatnim etapie da nam tą zieloną buźkę, bądź nam wystawi pozytywną opinię. Jest to bardzo proste. Natomiast tak już mówiąc całkiem serio od, spoglądając od miejsca jakby zarządzania i mierzenia tego, co się dzieje, bo też nie zawsze jesteśmy w stanie tego się dosłuchać, to w pierwszym etapie wychodziłem od wskaźnika czasu pierwszej odpowiedzi. Czyli to, kiedy i jak szybko reagował nasz dział na zgłoszenie klienta. No, w tym roku doszedłem do wniosku też poniekąd przez pewne materiały, które gdzieś tam były u was pokazane, do pewnego wniosku, że to nie do końca może być dobry współczynnik, z tego względu, że no, możemy odpowiedzieć szybko, ale nie zawsze dobrze i tego tematu możemy dosyć szybko nie zamknąć, tak? A jednak tu się liczy jakby zamknięcie zgłoszenia klienta w jak najszybszym możliwym czasie. Dlatego na początku roku przeszliśmy, czy nawet pod koniec, nie pamiętam, poszliśmy w kierunku takiego wskaźnika, jakim jest service level, bądź bardziej już szczegółowo service level agent. To jest ogólnie nic innego jak pokazany stosunek liczby na przykład połączeń odebranych do liczby połączeń przychodzących. Per cała kolejka, czyli na przykład biuro obsługi klienta, reklamacja na przykład, jako inny przykład, bądź jako per agent, czyli wtedy możemy sobie zweryfikować już każdą osobę oddzielnie i zobaczyć rzeczywiście, jaki ten stosunek tych odebranych połączeń na wszystkie, które do niego dochodzą, ma. Okej. I to był dla ciebie główny taki, główny wskaźnik do tego, w jaki sposób gdzieś tam oceniać osoby, na przykład, bo to było per agent, tak? Nie per... Tak, jeżeli chodzi o service level agent, to właśnie jest robione per agent i też jakby na tym zbudowałem osób, które pracują właśnie w... Halo? O, już jesteś, troszkę cię zawiesiło. Tak? Tutaj już chyba jesteś. Przespadający śnieg w Rzeszowie pada. Więc wokół tego współczynnika zbudowałem system premiowy dla agenta, tak żeby w łatwy sposób i dany agent, i ja mógł zweryfikować jego pracę. Okej, okay, super. My pokażemy kilka wskaźników, jakie można mierzyć, te najważniejsze, dlatego że no, jakby można mierzyć bardzo, bardzo dużo rzeczy, natomiast tutaj mam ewentualnie prośbę, żebyście sobie to rozszerzyli, jeżeli nie za dobrze widać, bo troszkę je są małe te, z tego co widzę. O, ja was poproszę o włączenie pełnego ekranu, wtedy pewnie będziecie mogli troszkę lepiej widzieć te wszystkie wskaźniki. Ja sobie tylko przejdę tutaj, żeby je zobaczyć. Tutaj mamy, my akurat sprawdzamy infolinię, tak? Uh-huh. Tak jest. W marcu rozpoczęliśmy współpracę tak naprawdę z Majowo. Wtedy zaczęliśmy wdrażać różnego rodzaju rozwiązania, więc możecie też zobaczyć, w jaki sposób te wskaźniki się zmieniały. Jaki był średni czas zamknięcia nowego zgłoszenia, to jest też bardzo istotne, w sensie jak mało czasu, jak ten czas malał generalnie, przez co to jest spowodowane? No przede wszystkim przez to, że kiedy mamy jakieś zgłoszenie, które już wcześniej otrzymywaliśmy, być może ono się powtórzyło, być może ktoś czekał, bo akurat rozmawiał z innym agentem, posiadając system do obsługi klienta, no to tak naprawdę mamy wszystko w jednym miejscu, tak jak Kamil wspomniał na początku, więc nie musimy nigdzie, nie wiem, dogadywać się z kimś, podglądać, włączać innego systemu, tylko jakby cała historia znajduje się w dokładnie jednym miejscu. Tutaj znowuż mamy, no teraz ja nie widzę, bo ja mam troszkę za małe. Okej, mamy service level, który nam właśnie, tak jak Kamil wspominał, dla niego to jest bardzo istotne i ten service level wzrósł z marca 2020 do stycznia 2021 mniej więcej z 42-60% do 90%, no czyli to jest rzeczywiście wynik, który jest bardzo fajny.
I mamy jeszcze satysfakcję, która no tutaj też jest dla nas najważniejsza i tak naprawdę ona świadczy o tym wszystkim. W przypadku Majowo są to takie buźki, które można jakby klikać, tak, ile osób uważało, że to było udane, nieudane, jakby albo mają do tego stosunek zupełnie obojętny. Natomiast bardzo fajnie dzięki wdrożeniu pewnych takich systemów można tą satysfakcję klienta zwiększać. Ja tylko dodam już od strony jakby tej raportowej. Raportów jest naprawdę bardzo wiele, natomiast no wiadomo też, że jeżeli ma ktoś tyle czasu i ambicji, to może bazować na każdym i pewnie też powinien, no ale też nie oszukujmy się, jakby e-commerce jest tak dynamiczny, jest tak złożonym tematem, jest tak wiele codziennych spraw, że na to standardowo nie ma zbyt dużo czasu, więc powinniśmy sobie wybrać takie raporty, które dla nas są najlepsze, bo też to się pewnie różni od firmy, od kategorii produktowej. Jasne. Tutaj Monika pyta, ilu macie agentów, którzy obsługują Tulium? A tu w sumie dodam jednej rzeczy, jeżeli chodzi o kolejkowanie o Tulium. Ogólnie na naszej infolinii pracuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób, plus dwie osoby w dziale reklamacji, to będzie siedem. Natomiast to, jak wspomniałem wcześniej, branża jest sezonowa, więc wiadomo, że to zapotrzebowanie na doradców jest poza sezonem dużo mniejsze, w sezonie dużo większe, więc dzięki jakby kolejkowaniu, czyli ustawieniu, nazwijmy to, w rządku doradców, 1, 2, 3, 4, 5, jesteśmy w stanie z tych, którzy są na końcu tej kolejki, zdjąć jakby konieczność odbierania telefonów w momencie, kiedy jest ich po prostu mało. Czyli jeżeli poza sezonem jedna bądź dwie osoby są w stanie obsłużyć wszystkie kontakty, no to one mają stricte takie zadania. Natomiast te inne osoby robią coś innego w tym czasie, nie mają tym jakby zaprzeciętej głowy. Natomiast jeżeli osoby nie ma, bo ma wolne, bądź jest na przerwie, bądź jest nagły skok tych telefonów, no to wtedy, jeżeli osoba numer jeden jest zajęta, wskakuje nam drugi, jeżeli jest pierwsza i druga, to wskakuje trzeci i tak dalej, i tak dalej. Super. Więc to jest bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi właśnie o nietracenie połączeń przychodzących. Okej, dobrze, w takim razie przejdźmy jeszcze do jednej kwestii, a mianowicie do pracy zdalnej, o której zaczęliśmy dzisiaj nasz webinar. Jak to wygląda u Was i jak radzicie sobie z tą pracą zdalną, jeżeli chodzi oczywiście o obsługę klienta? Jeżeli chodzi o obsługę klienta, tak naprawdę to dla nas nie zrobiło to żadnej różnicy. Każdy wziął, że tak powiem, komputer pod pachę, tak, pod ramię i poszedł z nim do domu, wziął ze sobą słuchawki i tak naprawdę uruchomił to samo, co uruchamia w pracy, więc to się tak naprawdę niczym to nie różniło. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o firmy, które no, mają taką strategię biznesową i pracują zdalnie, będąc rozproszonym w różnych regionach Polski bądź świata, no to jest idealne rozwiązanie, bądź dla osób, które nawet pracują w trybie hybrydowym, ale też jest to fajnym rozwiązaniem, jeżeli ktoś z jakichś powodów prywatnych musi zostać w domu, nie ma problemu, wystarczy po prostu link tak naprawdę do panelu Tulium, do konta, na dowolnym komputerze może obsługiwać zgłoszenia czy też telefony. Więc my sobie z tym poradziliśmy, no myślę, że no wzorowo, ale to też nie z tego względu, że jesteśmy jacyś wybitni, tylko po prostu jakby no, narzędzie nam pozwoliło w łatwy sposób to, więc kolokwialnie, ogarnąć. No tutaj zdania były podzielone co do pracy zdalnej generalnie wśród naszych słuchaczy i widzów, że niektórym pasuje, niektórym nie do końca, niektórzy mogą się skupić troszkę bardziej i okej, ja myślę, że to jest też kwestia bardzo indywidualna, natomiast bardzo fajnie, że dużo firm poradziło sobie jednak z tą przeszkodą, jaką jest pandemia, no bo nie ma co się oszukiwać, zaskoczyła nas wszystkich i no i mam nadzieję, że będziemy się rozwijać jednak w tym kierunku, żeby radzić sobie z takimi rzeczami teraz już. Raczej nic bardziej nas w najbliższym czasie nie powinno zaskoczyć, chyba. Mamy dobre pytanie. Czy macie narzędzie do kontroli pracowników domowych, czy opieracie się na zaufaniu? Ale to jest dobre pytanie. Podczas pandemii co 15 minut dzwoniłem do pracowników, sprawdzić, czy oni pracują. Nie no, oczywiście żartuję sobie. Nie no, wiesz, to jest kwestia tak naprawdę podejścia mentalnego do pracy ze współpracownikami i myślę, że kontrolowanie kogokolwiek na dłuższą metę jest negatywne dla każdej osoby, dlatego moim zdaniem powinno się pracować na celach z daną osobą, a nie na konkretnych zadaniach, ponieważ no wtedy też jakby zajmujemy sobie trochę rzeczy z głowy, ale dajemy też zaufanie i odpowiedzialność takiej osoby, więc no jakakolwiek kontrola to myślę, że już chyba nie w tych latach.
No, w bardzo sposób. Niestety są narzędzia do kontroli. Nie u nas, ja też od razu powiem, że u nas wszystko odbywa się na zaufaniu, natomiast znam firmy, w których jeszcze takie kontrole, zwłaszcza zdalnie, jak są, się odbywają. Są programy, które pokazują dokładnie sekunda po sekundzie, co robimy na naszym komputerze. Od godziny 8 do 16 ma być włączony. Jest taki program, który nazywa się TimeCamp. Tak. Więc Aga, chcesz kontrolować swoich? Ale ja się jeszcze wtrącę się, bo sobie przypomniałem właśnie, mam nadzieję, że nikt z naszej firmy tego nie ogląda. W Tulim jest taka opcja, że możecie podglądać chyba ekran danego doradcy. Okej, ale właśnie chciałem nawiązać do tego, że Tulium troszkę jest takim narzędziem, które kontroluje działy obsługi klienta oczywiście. On nie kontroluje, czy dany użytkownik obecnie ogląda na YouTubie jakiś film, czy robi sobie zakupy w sklepie internetowym, natomiast czy wykonuje po prostu swoją pracę, czyli czy odbiera telefon, czy odpisuje na czata, czy odpisuje na maila, czy tworzy zgłoszenie i tak dalej. To są jak najbardziej rzeczy, które no też troszkę są kontrolowane, ale to bez względu na to, czy to jest praca zdalna, czy nie jest to praca zdalna. Natomiast uważam, że kontrola pełna typu program TimeCamp w poprzedniej firmie, w którym pracowałem, nazywany był Mindcampem, jakkolwiek by to głupio nie zabrzmiało, jest, wydaje mi się, zdecydowaną przesadą, nie daje komfortu do pracy, nie daje możliwości do tego, żeby się rozwijać. Także myślę, że zaufanie jest super, a zawsze można sprawdzić na miękko, czy ktoś podjął swoją pracę, czy nie. Tutaj jest dobre pytanie od Agnieszki, jak można sprawdzić, czy ja jestem podglądana. Proponuję wyłączyć komputer na godzinę i sprawdzić, kto zadzwoni. Na pewno, czy ktoś się podgląda. Ale to inaczej, taki program w firmie nie może być zainstalowany i udostępniony wam bez waszej zgody i bez waszej wiedzy przede wszystkim. Zgodę jakby wyrażacie, bo zaczynacie tam pracę, natomiast musicie wiedzieć o tym, że taki program jest. Zresztą sami możecie go wyłączyć, natomiast kiedy wy go wyłączycie, to od razu szef wie o tym, a Aga, tutaj widzę, że wyłączył komputer, więc wracaj do roboty, a nie odkurzać albo prać. Jak to niektórzy mają na zdalniaku, podobno, ja też. Ja bardzo się wylozowuję przy praniu na zdalniaku. Włączyć Netflix i czekać na reakcję, tak, dokładnie. No, jeżeli chodzi o programy typu TimeCamp, to on od razu wyłapie, że jest Netflix i chyba nawet można sobie ustawić powiadomienie, że jeżeli włączysz stronę, która jest uznawana przez twojego szefa jako nieproduktywna, to on od razu dostaje powiadomienie. Także w porządku. Dobrze. Słuchaj, przejdźmy w takim razie, mamy takie dwa ostatnie pytania, bo czas nam uciekł, mam nadzieję, że nie jest zmarnowany, w zasadzie jestem przekonany o tym. Dwa pytania. Jakie są największe wyzwania e-commerce menadżera? To myślę, że dosłownie w dwóch zdaniach. I czego spodziewacie się w 2021 roku? Tylko nie mów, że kolejnego lockdownu. Tylko zacznijmy czymś pozytywnym. Tak. Jeżeli chodzi o największe wyzwania, to tak, może, mam nadzieję, że ktoś to rozśmieszy. Myślę, że trzeba iść drogą naszego prezydenta Andrzeja. Trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć. Tak naprawdę. Więc tak już całkiem serio, no myślę, że największym wyzwaniem to jest ilość informacji do przyjęcia, bo no e-commerce manager to jest taki trochę, można powiedzieć, właściciel firmy, wiadomo, zależy od tego, jakie ma zadania przydzielone i odpowiedzialność. Natomiast ilość obszarów, na których no myślę, że przynajmniej należy się znać bądź orientować, jest bardzo duża. Dodatkowo też trzeba posiadać umiejętność analizowania rynku, konkurencji, czytać te dane, bo sama analiza, wiadomo, że nam wiele zbyt nie da. Unować umiejętność wyciągania tych wniosków, no i chyba szybkość reakcji, tak? A jeżeli chodzi o czego się spodziewamy w 2021 roku, no myślę, że delikatnie się spodziewamy, może nawet nie delikatnie, bo drastycznie będą podniesione pewnie ceny w wielu kategoriach produktowych, to pewnie odczujemy wszyscy. Skoku w naszym przypadku sprzedażowego w sezonie również się spodziewamy i się do niego mocno przygotowujemy. No i spodziewamy się tego, że będziemy nadal gdzieś tam próbowali strategicznie podchodzi do tematu rozwoju sprzedaży na inne kraje i rozwoju własnych marek. Super. No i na pewno konkurencji, bo wydaje mi się, że pandemia troszkę przyspieszyła, nazwijmy to trochę cyfryzację, bo wiele biznesów, które nie spodziewały się tego, że będą się przenosiły do internetu, będą musiały się przenosić do internetu, no to po prostu musiały się do niego przenieść, co niestety skutkuje słabą jakością sklepów internetowych, to można zauważyć bardzo,
bardzo mocno w sieci, jeżeli się śledzi pewne trendy. No i niestety spadkiem jakości, jakości obsługi klienta, więc no generalnie polecamy Wam, żeby skupiać się na tym, a ta konkurencja na pewno będzie się pojawiała, jeżeli już się nie pojawiła, to będzie się pojawiała w kolejnych miesiącach, więc pamiętajcie, żeby być zawsze krok przed nią. Dobrze, słuchajcie, dosłownie 3 minutki, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, bo troszkę przedłużyliśmy, a też nie chcemy pozwolić na to, żebyście odpuszczali swoją pracę, bo za chwilę na ten kampie coś się pojawi. Lepiej inwestować w e-sklep czy we własny marketplace? Takie pytanie. To znowu odpowiem w przypadku dwóch branż. W przypadku cukrówki, marketplace, mówimy to Allegro. W naszym przypadku nie ma w ogóle sensu biznesowego tam inwestować, ponieważ mówiąc kolokwialnie, konkurencja ma jeden sposób konkurowania z nami, czyli ściągania, mówiąc brzydko, bielizny i obniżania cen, co dla nas jest jakby, my nie walczymy w ogóle ceną, walczymy jakością i produktem. Jeżeli chodzi o majowo, jak najbardziej inwestowanie we własny sklep, natomiast absolutnie nie można zapominać o marketplace, ponieważ no sami wiecie, Allegro jest jakby tutaj największym e-commerce'em w Polsce i co pewnie nie tylko na rynku polskim, jeżeli chodzi jakby o swoją wielkość, więc jeżeli jest to dla nas finansowo opłacalne, trzeba tam być, trzeba się umieć w tym obracać i trzeba z tego umieć wyciągać pieniądze, mówiąc wprost. Czy planujecie Amazona? Na Amazonie niemieckim już jesteśmy, jeżeli chodzi o Amazon.pl, szczerze powiedziawszy, dziś jestem po pierwszych kontaktach z konsultantami polskimi Amazona. Natomiast ja się na razie przyglądam, z tego co się dowiedziałem, oni sami nie wiedzą, kiedy wystartują, to się bierze z tego, że chyba nie mają tak dużo sprzedających, jakby sobie chyba wyobrażali. Pewnie się to bierze jakby z prowizji. No i też nie wszystkie kategorie od razu będą startowały na rynek polski, więc mówiąc w skrócie, przyglądamy się, na razie nie mamy planów, aby tam się pokazywać i sprzedawać. No jestem bardzo ciekawy, ale Allegro myślę, że tak poszło mocno do przodu, że bardzo trudno będzie Amazonowi jednak ze świadomości Polaków wyprzeć nasz rodzinny biznes. Zobaczymy, jak to... Jak no to jest pewnie kwestia też mentalna Polaków, że właśnie są tak, bo to wiesz, my oczywiście żyjąc w tym półświatku, nazwijmy to tak, internetowym i komersowym, doskonale wiem, jak to działa, ale trzeba nie można zapominać, że gro klientów są ludzie troszkę o mniejszej wiedzy i też pewnie będą się bali zakupić towar na Amazonie. Co więcej, trzeba mieć pod uwagę, że na Amazonie nie kupisz sobie za pobraniem, tak? A jednak gdzieś tam ten koszyk Allegro za pobraniem jest pewnie spory. Zgadza się. No tak jak Aga pisze, eBay próbował, no eBay próbował, ale w troszkę innych czasach, wydaje mi się, więc no rzeczywiście mu się nie udało absolutnie. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy jeszcze działa jakaś polska wersja eBaya, nie sprawdzałem. Nie interesuje mnie to do końca. No zobaczymy. Dobrze, słuchajcie, Kamil, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy webinar. Wam również wszystkim bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Słuchajcie, na koniec tylko Wam powiem, dostaniecie od nas dzisiaj maila z podsumowaniem tego wszystkiego i z nagraniem tego webinaru, jak tylko wrzucimy na YouTube'a, tak żebyście mogli sobie do niego ewentualnie wrócić. A nagroda, o której mówiłem na początku, to jest nagroda przygotowana przez Kamila, to jest rabat do sklepu majowo.pl, także szykujcie się, bo z tego, co mówił Kamil, pewnie wszyscy słyszeli, ceny mają iść jeszcze w górę, więc warto ewentualnie inwestować w pracę zdalną w ogrodzie i nie tylko, ale również w domu, ale również rabat na cukrówki, także wszystko dostaniecie mailowo dzisiaj. Bardzo dziękuję i życzę Wam miłego dnia pracy, a niedługo miłego weekendu, bo czwarteczek to taki mały piąteczek. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Dzięki, Kamil. Dzięki wielkie.